Prostytutki dla imigrantów. No, oczywiście nie płatne przez tych imigrantów, tylko przez niemieckiego podatnika. Czyli gratis prostytutki dla emigrantów. Jak myślicie, kto zgłosił taki postulat? Czy jakiś zwariowany lewak od zielonych socjalistów, czy innej antybożej partii? Nie. Zgłosił to protestancki pastor. Nie muszę dodawać, że zidiociały, lewicowy pastor. Często spotykam się z oskarżeniami, że atakuje katolików, a przecież protestanci są tacy źli, bo i lesbijki są tam pastorami i różne takie bardzo złe rzeczy się dzieją. Otóż po pierwsze, to jest nieprawdą, że atakuje tylko katolicyzm. Zapewne ktoś trafił na jakiś mój program czy kazanie poświęcone akurat katolicyzmowi i uogólnia, odnosząc takie wrażenie. Gdyby znał całą moją twórczość, no to by wiedział, że równie ostro rozprawiam się z fałszywymi chrześcijanami po stronie protestanckiej. Po drugie, w Polsce jednak dominuje katolicyzm i on tworzy najwięcej błędów i czyni największe spustoszenie w duszach Polaków i także w bycie naszego państwa. No stąd nie dziwota, że jemu poświęcam stosunkowo więcej uwagi. Ale wróćmy do naszego zidiociałego, lewicowego pastora. Gdyby chcieć przez jego pryzmat oceniać cały protestantyzm, byłoby to podobne, choć zaraz wyjaśnię dlaczego, nie całkowicie odpowiednie do tego, jakby jakiegoś księdza katolickiego, który jest pedofilem, uczynić ikoną całego katolicyzmu i powiedzieć, że wszyscy księża to pedofile. Otóż oczywiście w przypadku katolicyzmu to jest nieprawda. Jest tutaj pewne zastrzeżenie, ponieważ katolicyzm jest organizacją jednolitą i hierarchiczną. Dlatego jeśli grzechy jakiegoś księdza są znane i tolerowane przez biskupa i papieża, no to wtedy można mówić o odpowiedzialności już całej organizacji za tę czarną owcę. W protestantyzmie jest całkowicie inaczej. Protestantyzm to nie jest jakaś jedna organizacja religijna, która ma tam swojego jakiegoś odpowiednika, papieża, biskupów, którzy tam na sam dół do poszczególnych tam parafii, wspólnot, kościołów czy zborów mają swoją władzę. Nie. Większość protestantów żyje w tak zwanych wolnych kościołach i ja, i my, mówię o tych właśnie protestantach, uznajemy to za wzór biblijny. To znaczy, że konkretna grupa ludzi na danym terenie spotykająca się nad Słowem Bożym, ona stanowi, można powiedzieć, autonomiczną jednostkę. Sama sobie wyłania przywódców, czy to jest pastor starszy, czy rada starszych, czy grupa pastorów, różnie w różnych to kościołach się dzieje. I koniec. Niekiedy takie kościoły łączą się w jakieś luźne, większe wspólnoty, czy jakieś unie i tak dalej. Niekiedy tworzą hierarchiczne wyznania, szczególnie te kościoły protestanckie historyczne, które wyłoniły się w pierwszym rzucie po reformacji Lutra, mają hierarchię bardzo podobną do hierarchii katolickiej, ale te, które powstawały później, szczególnie w Ameryce, gdzie rozkwitła wolność religijna, no to praktycznie tam już większość kościołów to są wolne kościoły lub luźno związane w jakieś takie nieshierarchizowane denominacje. I tutaj w takich strukturach nie można mówić o wspólnej odpowiedzialności. Jeśli ja nie utrzymuję z nimi żadnej wspólnoty czy kontaktu, nie obciąża mnie bezpośrednio. Gdybym był w jakiejś unii, przymierzu, porozumieniu i tolerował ich grzechy, wtedy rzeczywiście to obciąża mnie. Dalej pojawia się też drugi zarzut, jeśli już jestem przy tej kwestii kościołów protestanckich, że oto właśnie wytyka się nam, że jest wiele wyznań, wiele kościołów i to jest rzekomo jakieś świadectwo tego, że nie pochodzimy od Chrystusa, czy nie trwamy przy Biblii, bo Jezus ustanowił
jeden hierarchiczny kościół, który ma obejmować wszystkich chrześcijan w jednej organizacji na całej ziemi. Otóż to jest nieprawda, to jest fikcja, która jest po pierwsze ahistoryczna, po pierwsze mówię w porządku pewnym historycznym czy chronologicznym, ponieważ chrześcijaństwo dzieliło się od samego początku. Najpierw stanowiło luźną strukturę kościołów rozsianych po różnych miastach czy prowincjach ówczesnego Imperium Rzymskiego. Potem dopiero scentralizowało się pod przywództwem tego głównego kościoła w stolicy, czyli wtedy w Rzymie, stąd powstał Kościół rzymskokatolicki, ale ze względu, że cesarstwo miało dwie stolice, no to i kościół się podzielił na kościół ten wschodni ze stolicą w Konstantynopolu, stąd mamy dzisiaj prawosławie, kościół zachodni ze stolicą w Rzymie. Tych podziałów było jeszcze później wiele, też było wielu papieży, niekiedy trzech nawet jednocześnie, którzy ze sobą konkurowali, toczyli wojny i tak dalej, i tak dalej. Także mówienie o jednym kościele z punktu widzenia historii jest poważnym nadużyciem. Nie ma czegoś takiego. I mówienie, jedni twierdzą, że to kościół ten prawosławny, czyli ortodoksyjny, że taki ma prawdziwą wiarę, inni, że to właśnie katolicki jest, to jest po prostu czczą walką. Zaraz powiem, jak ten spór należy rozstrzygnąć, ale jeszcze przejdę do drugiego argumentu, który obala tezę o tym, że Jezus zamierzył jeden kościół, który by był taki niepodzielny, a wszelkie podziały to są bardzo złe rzeczy. Wystarczy otworzyć list Koryntian na 11 rozdziale i tam czytamy coś takiego. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia, czyli podziały między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Albo inaczej, wypróbowanymi wierzącymi. Otóż widzicie czarno na białym, że podziały są Bożą metodą, by w pewnych sytuacjach, kiedy nie da inaczej się zwalczyć fałszywej nauki, dokonać ozdrowieńczego podziału. Niech ci, którzy chcą iść wbrew Biblii, szli sobie i tworzyli swoje organizacje, ci, którzy chcą zostać przy prawdzie Biblii, żeby oddzielili się od tamtych i tworzyli organizacje czy wspólnoty, które są wierne Jezusowi. Jak więc rozstrzygnąć, czy w tym wielości kościołów, zarówno tych historycznych, prawosławni, katolicy, luteranie, reformowani, czyli kalwini, później cała grupa tych wolnych kościołów, kto ma rację? Otóż test jest jeden. Nie, czy ten kościół wywodzi się od świętego Piotra, świętego Antoniego, świętego tam Kostki i nie wiadomo czego tam jeszcze. Czy ten kościół dzisiaj jest wierny słowu Chrystusa, objawionemu w Biblii? Także to jest dla nas podstawowe kryterium i to radzę wam też przemyśleć, by stosować w praktycznym życiu. Odpowiadając na pytanie, czy coś łączy mnie z tym zidiociałym lewicowym pastorem, który postuluje darmowe, no nie darmowe, tylko opłacane z pieniędzy niemieckiego podatnika prostytutki dla tych jurnych, że tak powiem, juchasów, którzy pasli kozy tam gdzieś w jakiejś Arabii, żeby im to tutaj fundować i to, że jest nasz chrześcijański obowiązek, stawiam na równi z tym, co mówi zlewicowany, zidiociały papież Franciszek, kiedy twierdzi, że powinniśmy otworzyć drzwi Europy, każdy kościół, każda parafia powinna przyjmować imigrantów, a kiedy zapytany, no przecież tam mogą być źli ludzie, terroryści, którzy by chcieli tu podpalić Europę, nieważne, i tak musimy im przyjmować. Tych dwóch ludzi i wszystkich innych, którzy przedstawiają się jako namiestnicy, czy jako pastorzy, czy jako inni reprezentanci Chrystusa, a głoszą takie rzeczy i wiele innych bzdur, stawiam na jednym poziomie. Jedni i drudzy są odstępcami, z którymi nie mam nic wspólnego. I do tego was też zachęcam.